Sportową atrakcję z okazji Dnia Dziecka przygotowali uczniom szkoły podstawowej nr 9 w Suwałkach miejscowi policjanci. Jak co roku w placówce odbywa się mecz uczniowie-policja na czele z nadkomisarzem Jackiem Tarnowskim, komendantem miejskim policji w Suwałkach. Jak się grało? Gra się dobrze. Mam nadzieję, że dotrwam. Nie przewrócę się, nie padnę, karetka nie będzie potrzebna. Dziękuję. No dobrze, ale oni mają, są od nas w ogóle więksi i w ogóle są szybsi od nas. Tak jest, do przodu piłka idzie teraz, tak, aj, tak było blisko, tak było fajnie. I dziewiątka znowu w ataku, a policjanci oczywiście pod swoją bramką murem.